koszmarny Karolek. Karolku, nie szykujesz się do tygodnia hojności? Nie. Szlachetnie działać w słusznej sprawie. Ten, kto zbierze najwięcej puszek, będzie mógł je zabrać do domu opieki i spędzić popołudnie na słuchaniu opowieści pensjonariuszy. Ja nie chcę przez całe popołudnie słuchać starców. Chwileczkę, to znaczy, że nie będę musiał iść do szkoły? Tak, to słuszna sprawa. Z drogi, Robalu! Słuszna sprawa, włączam się! O nie! Wredna Wandzia ma więcej niż ja! Ha! To wszystko, co zebrałeś? Proszę usiąść w ławkach. Widzę, że wszyscy przynieśliście dużo puszek na tydzień hojności. Powiedz, Mieciu, ile masz puszek? Nie wiem. Wydaje mi się, że najwięcej puszek ma... O, Karolek! Ej! Tak! I Wandzia! Co? Tak, zawsze wysyłam chłopca i dziewczynkę, dlatego pójdziecie we dwoje. Nie! Koszmarny Karolek i gang fioletowej laski. Nie zapominajcie, że dziś po południu będziecie reprezentować naszą szkołę. Złe zachowanie będzie surowo karane. O mnie nie musi się pani martwić, pani dyrektor. Ty, Wandzia, każdy z nas miało nieść po jednej. A nie mogę. Na lekcji baletu naciągnęłam mięsień. Jak będę królem, nigdy nie będę niczego dźwigał. Nie wlecz się, Karolku. Cisnę te torby i pójdę do parku poczytać komiks z mutantem Maxem. Dzień dobry, jestem Wandzia i przyniosłam wam nasze wspaniałe dary z okazji tygodnia hojności. A, to bardzo miło z twojej strony. No, to ja już sobie pójdę. O, tak ci się śpieszy? Wejdźcie, poznajcie wszystkich. Czekali na was. Ale bardzo chętnie. Prawda, Karolku? Ja mam na imię Tris i jestem opiekunką w domu spokojnej starości. Troskliwa Tris. Pokój dzienny, w którym część naszych pensjonariuszy lubi przesiadywać, grając w karty lub po prostu dając se luz. Siema, Ron! Siema, Oliwko! Ramol, Ron i obeschnięta Oliwka? Wandziu, może chcesz, żeby dalej oprowadziła cię Oliwka? Chodźmy, koleżanko, my dziewczyny musimy trzymać się razem. A co, Karolku, zrobimy z tobą? Myślę, że najlepiej będzie, jak pójdę sobie. Dzięki za zwiedzanie. Chcesz iść? O nie, nie, nie. Pomyślałam, że byłoby wspaniale, jakbyś dołączył do naszych pensjonariuszy i wyluzował się przez chwilę. Co? Siema, Fredo, siema, Saresz. Wrzucacie sobie razem luz? Co? To jest Karolek. A? Karolek poczyta wam trochę na głos. Włosy kręciłam wczoraj, dziękuję. Proszę bardzo, Karolku, miłej zabawy. Zabawy? Wielka księga naparstków. To jest chyba najnudniejsza książka na całym świecie. Właśnie, że nie. Bo najnudniejszą książką na całym świecie jest Wielka Encyklopedia Wiedzy Wszelakiej o naparstkach, wydanie drugie. Miejmy już to za sobą. Pierwszy znany nam naparstek pochodzi z czasów Imperium Rzymskiego. Został znaleziony w Pompejach. Kom
kontra robozoid. Wybacz, chciałem tylko zapytać, czemu jest mutantem? Kto? Max, czemu to mutant? Ponieważ jest zmutowany. Kiedy mutujący gaz... Oj, nie wiem, jest już! No, no, no. Co się tutaj dzieje? Mutanty? Robaloidy? Robozoidy! To i tak jakiś obciach. Nie wystarczy już tego czytania. Czy to znaczy... Tak. Czas trochę się rozerwać. Kiedy to się wreszcie skończy? Och, nareszcie. Muszę się stąd wydostać. A teraz, Karolku, dołącz do nas i wspólnie trochę powyjemy. Damy czadu oldschoolowo, zapodamy trochę bitów. Co? Ha, dobrze, co chcielibyście zaśpiewać? Pierwszy siwy włos. Jesienne róże. Nie znam tych kawałków. Ale coś innego chyba znasz. To będzie stary hit kapeli Zabójcze Szczury. Tak to ja. Przestańcie tak wrzeszczeć, dajcie już spokój mi. To jest mój świat, a w moim świecie rok szkolny trwa 3 dni. I kiedy gonią mnie, idź precz, to najlepsza rzecz. Zagrać im na nosie, i przezywać nosie. To absolutnie niestosowne. Myślę, że na dziś już wystarczy. Kto chce ciasteczko? Pora się ewakuować. O, Karolku. Nara. O, na razie. Co to? Karolku, muszę ci coś powiedzieć. Co? Jestem przywódcą gangu Fioletowej Laski. O, niemożliwe. A ja gangu Fioletowej Czaszki. To ilu was jest? Zostałem tylko ja. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Trzeba pokonać wroga. Jakiego wroga? Siostry Cichosza. Ciągle płatają figle mnie i moim znajomym. Przez nie mamy kłopoty, Stris. Dobrze wiem, jak to jest. No więc, wchodzisz to? No bo potrzebuję kogoś, kto pomoże mi z tym. Podwójny przemakacz jeden? Pierwszy, najlepszy, oryginalny podwójny przemakacz? Zasięg 10 metrów, pojemność 10 litrów, celownik lunetowy, mocna pompa. Wchodzę w to. Na 3. 1. 2. 3. Wandzia z siostrami Cichosza. Oczywiście. Jeżeli ktoś mnie zapyta, będę musiała powiedzieć całą prawdę. To Karolek wszystko zaczął. Och, w to nie wątpię. Ale to niesprawiedliwe. Och, bądź cicho, Karolku. Miałam długą rozmowę z Tris. Ona spodziewa się, że przyjdziesz po lekcjach. Karolek. Niespodzianka! Ale... Słuchaj, Karolku, to, co wydarzyło się wczoraj, było wbrew przepisom, ale okazało się najlepszą zabawą, jaką nasi pensjonariusze mieli od lat. I dlatego chcieliśmy ci podziękować.
Co ty na to, Karolku?